Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale czwartym. Haha, kto się spodziewał tego, że tak powiem. Kult potępionych, to jest nasza kolejna misja. Nie przedłużając, zacznijmy misję. Patrz, to kultyści, którzy byli z nekromantą. Dokładnie. Co zrobią z tą kopalnią? Nie czekajmy, co się stanie. Do ataku! Ftw, for the win. Przeklęci intruzi. Nie mogą przeszkodzić w wykonaniu planu naszego pana. Załóżmy tu obóz. Dobrze. Wszędzie wokół pełno kultystów. Nie chce się pchać do ich gniazda bez żadnego wsparcia. Całkowicie się z tobą zgadzam. Ale nie będziesz potrzebował misiaku. Chociaż to jest taka już kozacka misja, bo jednak trzeba będzie mieć dużo jednostek do ataku. Służę światłości. Przejdźmy się może tutaj. Póki jeszcze nic nas, powiedzmy, nie atakuje. Mądry plan. Na honor. To chyba była druga kopalnia złota, ale nie jestem pewny. Tak tu przejdę lepiej. Tak myślę, że mimo wszystko lepiej tutaj iść. Jak najbardziej. Tu? Dobra, tutaj. Oczywiście. Mądry plan. Atakują nasze oddziały! O! Murloki! To by się spodziewał murloków. No, no, no. Ziutek, te tam... Nie kozacz, tak. Dobra, tam się jeszcze baza buduje. Więc podejrzewam, że póki się baza buduje, to tragedii tu nie będzie. Na honor. Tu chyba jest obozowisko murloków, albo coś takiego. Na honor. A nie, trolle. No dobrze. W imię króla, mojego ojca. Pomóż im to zbudować. Albo wiesz co, zbuduj od razu gdzieś. Tutaj coś takiego. A ty jeszcze ołtarz zbuduj, tak? Bo chyba nie zbudowałem. Dobra, na spokojnie wszystko robimy. Czy jakaś jednostka mi zginęła? Nie. O, teraz dostałem też fajny przedmiot. Szpony ataku. One dają, nieważne jakiej jednostce, po prostu plus 6 obrażeń. Znaczy, tutaj mamy szpony ataku plus 6, więc to one to dają, po prostu. Jak najbardziej. Daj tej pani. Jak najbardziej. Dobrze, no i tu widzicie, jest ta kopalnia, o której mówiłem wcześniej, więc podejdę sobie tam. Dobrze. Niech się stanie zadość. Tutaj jest przejście tędy. Ojej, kliknąłem na mapę. Tędy jest przejście, więc spoko. Na razie nie mogę jeszcze ich budować, ale damy im tą umiejętność. Chociaż nie, no ja z niej nie korzystam, ale zrobimy ją. Nie, tu jest przejście. Całą górą chyba tu jest przejście, tak? Oczywiście. Ale bez sensu. Znaczy nie, no spoko, ale bez sensu. Spoko, ale bez sensu. Gnole, dobra. Noc. Chyba ty idziesz, łupaj tam sobie drewno. Ty już idź po złoto. Ten niech będzie, ziomek. O co chodzi? Więcej pracy? Co? Skończone. Dobra. Tak, panie. Możesz iść tutaj. Dobrze, ty ziutek tutaj nam porobisz. Jeszcze dobrze. Skojarzę. Bym tylko prosił. Jak tam przejść do licha? Ciężkiego. Chyba na oko. Mikstura leczenia. Tyle tych mikstur mam, one mi są już tak niepotrzebne. O, to mamy sklep, też jest fajny. O, błotne golemy. One są odporne na... W ogóle golemy są odporne na magię. Więc nie mogę ich rzucać na nich zaklęć, a nawet jak rzucę jakimś cudem, są wyjątkowo nieskuteczne. Dobrze. Pospowalniali. Tu coś zostało jednego. Ziomek, chodź tu. Dam wam to. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra. Plugawy nędznik. Na honor. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Wszystko jest? Jest. Oczywiście. Do tej kopalni dojdziemy sobie. Oczywiście. Ciągle coś na gardle stoi, to jest niemiłe bardzo. Dobra, jak tutaj to wygląda? Wy tu już jesteście spoko ustawieni. To tutaj damy czterech tych dziutków. I damy tutaj tak. Albo wiecie co, tych budynków nie potrzebuję. Dobra, czyli to mamy już zrobione. Tam już chyba też się nigdy dalej przejść nie da, ale dla pewności podejdę. Więcej farm, dobrze. Farma. Lepiej? Lepiej, tak też myślałem. Właśnie. No, tutaj już nic dalej nie ma. Przejdziemy sobie tędy i chyba
Chyba dalej nie będę tamtędy mógł przejść. Więcej pracy? Bo tak. Tu ta farma to jest na czerwono. Dobra, mniejsza o większe. To są dwa przejścia. Co tutaj jest? Most. Aha, tu jest ten most zniszczony. Czy to jest to, którędy przechodziłem? Nie, to jest po prostu most zniszczony. No dobrze. Trudno. Skończone. No ja wiem, że skończone. Ja wiem, chłopak, tak dobrze tam machasz tym młotkiem? Czy co ty tam masz? Dobrze, zabijanie takich jednostek dzikich, leśnych daje nam też jakieś tam fajne bajery. W takim sklepie możemy kupić różne rzeczy, albo je posprzedawać. Z racji, że nie potrzebuję połowy tych mikstur, sobie po prostu to posprzedaję. Mikstury monety by się przydadzą. I ten pierścień ochrony też. Ty, ziomek, sprzedaj dużą miksturę. Też nie potrzebujesz. To się przyda jak najbardziej. Te mikstury też nie potrzebujesz, też sobie nieśmiertelność. Dobrze. Ten tak jak mi się wyszkoli może. Tak. Zbuduję kuźnię. Se. Kuźnia pozwoli mi zbufować moje jednostki. To też jest spoko opcją. Oczywiście. O, zaatakowali nas Holender. To jest też fajna opcja, nazywa się pospolite ruszenie. Co sprawia, że moi śródkowie jakby atakują, dostają milicją obywatelską i tutaj ostro biją. I back to work. Back to work. Okay. Widzicie? I to jest spoko sprawa. Tylko oni nie wracają do... Ej, halo. Do budowania rzeczy. No, ciulu. Dobrze. Zbuduję kuźnię, to porobię kilku tych strzelców. Tutaj dalej chyba nic nie ma więcej, bo tędy przyszliśmy, tak? Tak, przyszliśmy tędy. Więc tak, tutaj jest coś innego. Zniszczymy sobie po prostu ich. Dobra, super. Pięknie. I kolejny. Widzicie, mikstura many. Dobra, może uleczę któregoś? Nie mam którego leczyć nawet. Dobrze, ale damy kolejny poziom i zobaczcie. 4,5 dostają buffa do pancerza. Więc no cholera jasna. O czym my tu teraz rozmawiamy? Co tu się stało? Ty idź się tam, nie wiem, zrób coś ze swoim życiem. A ty zbuduj więcej farm. O Jezus, nie. Buduj. Ile farma dodaje? Teraz zobaczymy, jak zbuduje to ten ziutek. O Jezus. Halo, stop, czemu tu stałeś w miejscu? Dobra, skoro tam się nic nie dzieje, to może wyszkolmy czterech jeszcze. Trzech, myślę, wystarczy jednak. Twierdza, aha, czyli muszę zmodernizować sobie to. Co drewna? Dobra, mamy 36 i to po zbudowaniu da nam ile? 36, po zbudowaniu daje 42, więc daje nam plus 6, więc 6, 12, 18, 24, tak? 32, a ile jeszcze będę potrzebował więcej? 32, 3, być dobrze? Chyba dobrze obliczyłem. Najwyżej będzie jedno za dużo. Miałem dwa z matmy, więc wybaczcie. Czego ci trzeba? Robimy pierwszy szturm na ten, na ich twierdzę. Zobaczymy. Oj! O nie, nie, nie. O nie, 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 nie. Dobra. Mądry plan. Na honor. Atakują nasze. Co? Co? Jak to? Dobra, porobieni. Mądry plan. Dobra, czy tutaj jeszcze nie są jakoś specjalnie. Oczywiście. Jaki mamy plan? Uporczywi, natarczywi. Ale zaczniemy ich tutaj podgryzać. Służę światłości. Światłość jest. Za chwilę będzie więcej jednostek, one będą atakować też. To ciekawe. Dobra, wszystkim dodało więcej pancerza. Widzicie, 6,5 pancerza mają, więc są praktycznie nieśmiertelni, nie? Jaki mamy plan? O, właśnie, to jest to. Ta baza już atakuje nas.
W imię króla, mojego ojca. Gdzie mam ruszyć? Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra. Jak najbardziej. Ty idź tutaj. Zacznij atakować bazę, tak. Myślę, że tak będzie najlepiej. Najbardziej sprawiedliwie. A on będzie atakował tą bazę, więc to też jest spoko sprawa. Bo w końcu ją zniszczy, tak? Prędzej czy później. Wyleć kapłana, bo bez niego to ani rusz tak trochę. Mi się przynajmniej wydaje. Dobra, na razie zostaniemy sobie tutaj. Służę światłości. No nie, panowie, tutaj. Panowie! No nie idź tam, bo zdechniesz, cholera. No patrzcie tych źródków, nie? Zostaw to mnie. Teraz możecie iść. Teraz wam pozwalam. Służę światłości. Czemu w kapłaka to? Za ciule. O, już te wieże też atakują. No cholera jasna, co za dziadostwo. Jakieś niebezpieczeństwo? Aj, nie wyleczyłem kapłana na czas. Ale to nie szkodzi. Wszystko jest w porządku. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra. Też białaki, które przywołują, one też nie mają nieograniczonego czasu, tutaj im czas schodzi. Więc wiecznie żyć nie będą. Ty możesz zrobić tak, to wszystkich po kolei chyba trafisz przynajmniej. Tak? Tak. Oj, trochę brakło, ale i tak są ubici, więc spoko. Dobrze, co tam w bazie słuchać ciekawego? Porobimy wam te buffy. Dobrze obliczyłem? 6, 12 i jak dodam tutaj 12, będzie 90. Dziękuję. Po prostu jestem bogiem. Obliczeń. Dobra. Myślę, że coś takiego nam w zupełności wystarczy. Jaki mamy plan? O, może jeszcze, korzystając z okazji, zbuduję sanktuarium. Ono nam pozwoli... Pozwoli nam zrobić więcej magów. To też jest spoko sprawa. Wam damy więcej drewna, żeby się targali. Tak, mam pełno forsy. To spoko. I ty to zacznij robić i potem pójdziesz sobie tutaj. I ostatnia farma będzie piękna. Piękna będzie. Tak? Coś jeszcze? A ten ziutek tu próbuje cały czas coś zbudować. Nie, no, czubki. Dobra, jest zbudowany, jak mówiłem. Zwiększa liczbę punktów many. Dobra, na razie po prostu tych kapłanów sobie zrobimy. Trzech, myślę, w zupełności wystarczy. Nie szalejmy. Dobra, no i lecimy dalej. Więcej jednostek zaraz nam dojdzie, więc spoko. I pójdziemy do tych obozowisk tutaj. Mówię tak dużo sam do siebie, myślę, że to się dobrze będzie oglądało chociaż. Witajcie, dzieci. O, Kaltuzat, też bardzo fajna postać. Kaltuzat, przynoszę wam ostrzeżenie. Odejdźcie stąd czym prędzej. Ciekawość sprowadzi na was tylko śmierć. Only death. To ty wywołałeś zarazę, nekromanto? Ten kult to też twoja sprawka? Si, bastardo, si. Kazałem wyznawcom kultu potępionych rozwieść zakażone ziarno. Ale nie wszystko jest tylko moją zasługą. No proszę. Nie rozumiem. Jestem sługą upiornego władcy, Malganisa. To on zesłał plagę. No właśnie, plaga jest po to, aby oczyściła świat. Ale mi strzelają kości. Konkretnie zamierzacie z ludzi. Z żyjących, rzecz jasna. No, żyjących. Plan Malganisa zaczął już działać. Odszukaj go w Stratholm, jeśli potrzebujesz następnych dowodów. No, no i uciekł. Wziął i uciekł. Wziął i poszedł. Czy coś takiego. Dobrze. Główne zadanie wykonane, zbadaj Andor Hall. Za mojego ojca, króla. Dobrze, pójdziemy sobie dołem, tak? Czy górą trzeba będzie? W sumie nie wiem. Na honor. W sumie to jest chyba dodatkowe wejście. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Timmy! Na honor. No i widzicie, mówiłem o tym, że to jest ten Timmy. On jest tym...
nie umarłem. I teraz, mimo wszystko, to też takie daje moralne decyzje, bo co z nim zrobić? Zabić, czy pozwolić żyć jako nieumarły, nie? Dobre pytanie. Ale dobra, lecimy dalej. W lewo, co mamy w lewo? Zawsze chodziłem w prawo. Aha, sklep goblinów. No, on mi nie jest do niczego potrzebny. To jest jakieś wejście dalej. Jak najbardziej. Aha, to są drzewa. Dobra, nie ma sprawy. Rób mi jeszcze tak. Co więcej złota? Cholera jasna. Dobrze, lecimy dalej. Ten Timmy to on jest niegroźny. Nie mam problemu. Za dużo mam jednostek, z całą pewnością za dużo. Ale w dół. Nic cię już nie uratuje. To ciekawe. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Tu jest teraz akcja ostra, widzę. Jakieś fajty będą. Nie trzeba mi się kłaniać. No nie, nie, już uliczyłem nie tego, co chciałem. Cholera jasna. Dobrze, wyleczeni. Te plugastwa. One jednak są kozackie. Zobaczcie, ile one życie mają. 1080. Gdzie taki zwykły piechur ma chyba połowę z tego, może nawet nie. To tu jest jakiś obity? Nie lub bardziej, ale to masz mało życia, gościu. To będzie fajna sprawa, bo ten cały nekromanta zginie, ale powiem fajne słowa i to weźcie to pod uwagę, jeśli bierzecie tą serię na poważnie. Naiwny głupcze. No właśnie. Moja śmierć nic nie zmieni na dłuższą metę, bo plaga zaczęła już ogarniać tę ziemię. Był na kolanach, wstał i znowu umarł, nie? Beczka, stepka. Dobrze, misję zakończyliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!